Ja tu się tak troszeczkę zgłosiłem na ochotnika, bo swego czasu był taki w ogóle już nie pamiętam ile walnych wstecz, ale przypuszczam, że może ze dwa. Stanął taki właśnie, że tak powiem, wniosek, że no fajnie by było, jakbyśmy spróbowali poimportować jeszcze granice miejscowości poniżej miast. No i Andrzej wziął ten temat i miało to, że tak powiem, być właśnie jako jedno z zadań tutaj postawionych przed zarządem. Po sprawdzeniu tego okazało się, że to no nie jest do końca, że tak powiem, takie zupełnie trywialne. I tutaj w trakcie w sumie tego, no szumnie powiedziawszy, mojego wykładu, czy tej mojej prezentacji, to postaram się też powiedzieć, dlaczego to nie jest takie, że tak powiem, hop-siup. No i że to nie do końca da się tak dobrze zautomatyzować. Natomiast no z drugiej strony nie jest też tak, że nic się kompletnie w tym zakresie nie da zrobić i jakby to powiedzieć, to nie jest tak, że temat jest w ogóle nie do ruszenia, tylko po prostu no nie do końca może on być tutaj, tak powiedzmy, wprost zautomatyzowany. Z tej racji, że mamy częściowo już poimportowane granice, to znaczy w zasadzie mamy ich bardzo dużo poimportowanych granic, ale do poziomu miast i gmin. I teraz tutaj w sumie już tak na samym początku też kwestia taka do wyjaśnienia, że z takiego formalno-prawnego punktu widzenia, nawet sobie zadałem trud i przeczytałem, co to w ogóle jest. Mianowicie jest to artykuł 5 ustawy o samorządzie terytorialnym. Poniżej, że tak powiem, gminy nie ma czegoś takiego de jura, jak to mówią prawnicy, czyli formalno-prawnie nie ma czegoś takiego jak granice wsi. Coś takiego, że tak powiem, w porządku prawnym nie występuje. No, a teraz zadacie mi w takim razie pytanie, no to skoro tak jest, że tych granic wsi nie ma, no to skąd na przykład tacy chociażby drogowcy wiedzą, gdzie tu postawić na przykład granicę terenu zabudowanego? No można powiedzieć, no bo to jest mniej więcej gdzieś koło domu, tak? No ale często gęsto te tablice stoją na przykład 500 metrów przed pierwszym domem, albo czasami nawet kilometr. No i dlaczego właśnie akurat tam, a nie 100 metrów w lewo albo w prawo? No i okazuje się, że to ma swoje uzasadnienie, bo chociaż formalnie takich granic nie ma, i tutaj też mamy takich, ja tak powiem, w naszym gronie edytorów polskich mamy też takich userów, którzy tak dość mocno tutaj oponują, że tak powiem, przeciwko tak w ogóle wgrywaniu takich granic, które no z prawnego punktu widzenia nie ma. Nie, no ale one jednak de facto funkcjonują, nie? No i ponieważ w OSM-ie raczej patrzymy na to bardziej, co jest de facto, a nie co jest de jura, no to takie granice de facto funkcjonują i one rzeczywiście istnieją. No, moim jak gdyby całym początkiem tej przygody tutaj, to była moja najbliższa okolica. Teraz to, co wam ciągle tutaj wyświetlam, to jest akurat gmina Komorniki na zachód od Poznania. I teraz tam jest taka sytuacja, że mamy dwie wsie, które leżą w jednym tak zwanym obrębie geodezyjnym. Ogólnie rzecz biorąc, tak jak sobie tutaj też poczytałem, nie wiem, wziąłem sobie tutaj jakąś taką pierwszą stronę, gdzie właśnie tutaj prawo.pl i że właśnie to pojęcie granic wsi i tak dalej. Ogólnie rzecz biorąc jest tak, że zaleca się, żeby granice tych wsi pokrywały się właśnie z obrębem ewidencyjnym. I jakbyście sobie posprawdzali, to bardzo często, gęsto właśnie tak jest, ale niestety nie zawsze. Czyli na przykład takim przykładem właśnie jest tutaj ta gmina Komorniki, gdzie mamy dwie równoległe wsie, które funkcjonują sobie w jednym połączonym obrębie ewidencyjnym, Rosnówko-Walerianowo.
No i tutaj właśnie akurat to jest granica z WMS wystawiony z geoportalu, na którym to dokładnie widać. Natomiast jeśli byśmy sobie teraz tutaj wzięli i spróbowali tutaj pociągnąć sobie tutaj dane, to widzimy, że taka granica, między innymi przeze mnie, że tak powiem, wgrana, funkcjonuje, czyli jest oddzielnie Rosnówko i oddzielnie Walerianowo, tak? I takie rzeczy są do wyciągnięcia, ale one są do wyciągnięcia jedynie z BDOT-10, z zasobu BDOT-10K. I niestety nie znam innego sposobu na to, żeby to wyciągnąć. Konkretnie one są w warstwie ADMS-A i tam, że tak powiem, takie granice są ukryte. Jest ich tam dość sporo, bo nawet do przysiłków, często gęsto nawet gdzieś do granic też jakichś osiedli, jakichś leśniczówek, takich rzeczy, to spróbuję wam tutaj to za chwilę pokazać, bo mówię, tego jest znacznie więcej. Mnie przede wszystkim interesowało akurat to i to tutaj sobie wyciągnąłem. Te Co te paczki dane po... zip można pobrać bezpośrednio z geoportalu. Czyli mają tam specjalną warstwę, że klikasz na interesujący cię tam powiat i wtedy tam ci się wyświetla link do pobrania tego. Geoportal, powiedzmy, no weźmy sobie tutaj. Czy to będzie widać? No, powiedzmy. I ten. No tak, najpierw muszę szukać. No i dobra, powiedzmy, że gmina się nam tutaj. Dobra, to teraz na tej zawartość mapy, na tej liście warstw. Jak tam rozwiniesz i masz ten folderek dane do pobrania, jak dobrze pamiętam. I tam co dalej? Topografia chyba? Zobacz, co tam jest. Baza danych obiektów topograficznych. Ale nie wizualizacja kartograficzna, tylko ten drugi. Baza danych obiektów topograficznych. Aha. I teraz kliknij no tam gdziekolwiek, tak na tym śrem. To zamknij, tak, kliknij. I teraz wybierz ten właśnie bazę danych obiektów topograficznych. No, jak ty, no, tam może trochę przegrałeś, tak, ale. A, no i masz powiat śremski SHP. Okej, a to widzisz. No to i ja się I czegoś tu masz, dowiedziałem. tak, tu masz te paczki. Generalnie ściąga się paczka, tak, w postaci zipa i po prostu otwiera się tutaj pierdolion różnych warstw, które są się to nazywa, z tej paczki dostępne, tak? No tak jak mówię, nas interesuje najbardziej, weźmy sobie tutaj nie widok ikon, tylko widok listy. Nas najbardziej interesuje tutaj to, czyli ADMSA i w shapefile'u. Jak sobie to weźmiemy, otworzymy, powiedzmy, że weźmy sobie tutaj powiat śremski, który tam swego czasu robiłem. Widzicie, co pokazuję, czy Tak. tnę dalej? Dobra. Czyli sobie otwieramy tą wersję, sobie tutaj tą warstwę ADMSA. Musimy chwilę zaczekać, żeby zaciągnęło dane. Dobra. Poszło. No i żebyśmy tutaj wiedzieli, gdzie mniej więcej jesteśmy. Jesteśmy sobie tutaj, prawda, w powiecie śremskim. Możecie sobie w międzyczasie na OSM-ie zobaczyć, że tak powiem, częściowo są tam te już te pouzupełniane rzeczy, a częściowo jeszcze nie. No i powiedzmy,
Weźmiemy sobie taki przypadek średnio trudny, czyli dodanie granicy nowej miejscowości, ale częściowo wykorzystując granicę już istniejącą. I tutaj za chwilę właśnie pokażemy, czy pokażę, o co chodzi z tym importowaniem, jak gdyby to na tych granicach, które już istnieją i czemu to nie do końca jest takie dobre. No dobra, jakbyście sobie sprawdzili, jest sobie taka wieś Nochowo i ona w tym momencie nie ma, że tak powiem, tutaj, weźmy sobie Nochowo, Śremski, tak. No i fajnie, ona jest po prostu węzłem, nie ma dokładnie wyznaczonych granic, tak. Szczególnie taka sytuacja jest dosyć problematyczna w momencie, kiedy mamy na przykład, a bywają takie sytuacje, dwie wsie na przykład z oddzielną, rozdzielną adresacją położone dosyć blisko siebie. Nie? I wtedy geokodery zaczynają wariować, bo nie do końca wiedzą, gdzie przyporządkować tą miejscowość. I wtedy jak sobie klikniecie w pokaż adres, to często gęsto jest tak, że wyrzuca, że to jest adres w dwóch miejscowościach naraz, nie? Co jest ogólnie rzecz biorąc wiadomo, że głupotą. Natomiast na taki geokoder gdzieś przyjmuje jakąś, powiedzmy, promień, gdzie taki place, village sobie funkcjonuje. No i on nie wie dokładnie, że ta granica przebiega jakoś tak dziwacznie. Nie, więc dlatego też warto takie rzeczy wgrywać, no bo to jest ułatwienie po prostu geokoderem porównanego wyszukiwania adresu. No dobra, czyli weźmiemy sobie, powiedzmy, to Nochowo. No i widzimy. Wyszukujemy sobie, to jest na przykład granica takiej tutaj miejscowości. Co ciekawe, ma ona nawet w tej warstwie DNSA w ogóle granice jeszcze czegoś takiego, co się tutaj, jak widzicie, to jest w ogóle część wsi, tak? Czyli zauważycie w bardzo dużej liczbie miejsc takie jeszcze place'y, które pochodzą jeszcze z bardzo starego importu z Andrzeja Zaborowskiego, tudzież Balrog Kuna. A który po prostu z Państwowego Rejestru Nazw Geograficznych wgrał hurtowo wieki temu, bo to już nie było chyba ponad 10 lat, no wgrał po prostu takie dane. No i teraz właśnie jest sytuacja taka, że przypuszczam, jak sobie bym tutaj pojechał i tutaj teraz zrobił pokaż adres. No, to widzicie, przypisuje to zarówno do Nochowa, jak i do nochowskich chub, a w rzeczywistości te tutaj, chociaż nie, tutaj akurat tak, ale czy tu mamy jeszcze jakiś adres? O, na przykład tutaj też mamy. No i dobrze. No, i to akurat Poniatówka. No, tutaj akurat całkiem dobrze sobie radzi ten geokoder. Co jest zaskakujące, bo jeszcze niedawno sobie radziły znacznie gorzej. No, ale ten na przykład już przypisuje do nochowskich chub, podczas kiedy w rzeczywistości on jeszcze jest w Poniatówce. No taka jest granica tutaj tej Poniatówki. Nie? Czyli no, gdzieś tam się, że tak powiem, gubi. Poza tym tutaj, no też gdybyśmy dali na adres, tak, no to też przypisuje do nochowskich chub. Jak byliby mieszkańcy jacyś bardzo, że tak powiem, przewrażliwieni, to by powiedzieli, nie, 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 panie, tu nochowskie chuby to są za lasem, a przed lasem to już nochowskich chub nie ma. My tu na Brzozowej 9, to my już nie jesteśmy w tych nochowskich chubach, nie? No, no ale to później. Dobra, czyli mamy sobie teraz taką granicę. No i teraz tak, ważna taka uwaga, że w BEDOCie wszystkie te granice funkcjonują jako zamknięte wielokąty, tak? Jak sobie weźmiemy, no tak powiem, taką granicę tego naszego tutaj Nochowa, to jak widzicie, ona jest zamkniętym wielokątem, tak? Jeśli weźmiemy sobie sąsiednią wieś tutaj, powiedzmy tę, czy to jest część wsi, tutaj Barbarki, a cała wieś pewnie będzie Błociszewo, jak znam życie, no, zasięg umowny, tak, Nochowo. Tu pewnie będzie Włociszewo.
Nie wiem, czy to było ciszowe, jest tutaj. O. Tak jest. No, tutaj jest. To było ciszowe, tak jak widzicie. Te dwa wielokąty się na siebie nakładają. I to jest podstawowa, pierwsza, że tak powiem, trudność przy imporcie tego typu obiektów. Dlatego, że w OSM-ie jest inna struktura danych, jeśli chodzi o granice. To znaczy, inaczej te granice są budowane. Nie nakładamy linii jednej na drugiej, bo to walidator by wyrzucił jako błąd, tylko dzielimy daną linię na odcinki i te odcinki mogą pełnić rolę w relacji, jednocześnie będąc zewnętrzną granicą jednej i drugiej granicy, tak? Podczas kiedy, tak jak mówię, w BDOT-cie to są zawsze domknięte po prostu wielokąty, tak? I na tym tutaj polega już, że tak powiem, pierwsza trudność, że taką granicę trzeba no po prostu zwyczajnie mówić, obrobić do, czy doprowadzić do standardów OSM. No dobrze, czyli teraz tak, mamy tutaj sobie tą naszą granicę, to weźmy ją sobie tutaj, zaznaczmy, kopiujmy ją sobie. No i wypadałoby dowiedzieć się, jakie już tutaj są w ogóle generalnie zaimportowane i istniejące granice. Czyli możemy sobie tutaj akurat wziąć, no i kreatorem zapytań. Ja już tutaj mam, powiedzmy, że przygotowane. Pobieramy sobie relacje typu boundary administrative. Tak, tutaj w danym tym. W danym tym tutaj bboxie. No dobrze, czyli pobierzmy sobie. No i super. Widzimy tutaj, że akurat Nohowa nie ma. Jest tutaj na granicy obecna, opisana na granicy śremu. No czyli teraz możemy co zrobić? Możemy sobie taki jakiś roboczy tutaj otworzyć nową warstwę i zrobić wklej do pierwotnego położenia. No i teraz tak, jak ja to robię? Ja to robię po prostu w ten sposób, że patrzę sobie te graniczne tutaj węzły, które uczestniczą w innych granicach i w ten sposób kroję ten duży tutaj, ten duży obręb, tak? Czyli na pewno będzie tutaj, będzie tutaj. Dobrze, tutaj. Na pewno tu i tu. Tak, nigdzie nie pominąłem. No, jeszcze będzie pominąłem. Czyli będzie, a nie, bo to będzie już cała granica tutaj, którą zaciągnę, czyli będzie to tutaj jeszcze pewnie tu. I dajemy sobie przednią linię. Ok, dobra. Cały czas mnie słychać? Tak jest, wszystko jest. Nie, nie, tak od czasu do czasu coś tam się odezwicie, bo nie wiem, czy mi tu nie zerwało połączenia i się to wiecie, nie? Nie produkuje niepotrzebnie. No dobra, czyli teraz tak. Ponieważ wiemy, że tutaj już ta przebiega ta granica, no to w tym momencie ten tutaj cały odcinek jest nam, krótko mówiąc, niepotrzebny. No bo tak jak mówiłem, w OSM-ie wykorzystujemy linie, które mogą funkcjonować w więcej niż jednej relacji. Czy w ogóle generalnie granice opisujemy za pomocą relacji, tak, a nie za pomocą wielokątu. Czyli tak, na pewno to robimy sobie usuń. To robimy sobie usuń.
To zostaje i zasadniczo to byłoby chyba na tyle. Tak, dobra. No, czyli nam gdzieś tutaj już zostały z tego nochowa. O właśnie, resztka tutaj tego obrębu. No dobra, tu jest oczywiście, ja to może rozszerzę, żeby było bardziej widać, pierdylion jakichś różnych informacji, które nie do końca są nam potrzebne. Wiemy, że jest to zasięg umowny. No to już powiedziałem na początku, że z formalnego punktu widzenia takie coś jak granica wsi nie funkcjonuje. No wiedziemy, że to jest zasobu UB do 10K i tej warstwy ADMSA. Dobra, zasadniczo wszystko z tego jest nam niepotrzebne. Może tak roboczo, może poza tym nohowem, żeby nam się tutaj nie pokićkało to. Kiedyś było tak, że był taki zwyczaj, że dodawaliśmy nazwy do poszczególnych odcinków, ale od jakiegoś czasu wiem, że już w ten sposób nie robimy, więc dodaję tylko informacje o tym, skąd to wziąłem, czyli B.10. No okej. Dobra. To mamy tutaj zrobione. Czyli weźmy sobie teraz tutaj panochowo. Kopiuj. I tutaj zróbmy sobie to. Klej do pierwotnego położenia. No dobra. Teraz jeszcze potrzebujemy tutaj te nasze nochowo. O, czyli dokładnie ten tutaj węzeł. Dobra, teraz chwilę, bo mi się tutaj pociągają dane nie do końca potrzebnie. Dobra, czyli musimy sobie teraz wziąć wszystko to. Następnie to jedno tutaj nasze nowo. I następnie ta granica, która już tutaj była. Czyli tą granicę. Tą granicę. Tą granicę. Tą. I zasadniczo jesteśmy w stanie teraz zrobić z tego nową relację. A nie, sorki. No, przepraszam, to będzie okno emocji. Brakuje mi teraz tego. No, i tutaj. Dobra. O, ale coś tutaj widzę, że zapomniałem. Ponieważ gdzieś jest granica nie do końca. Nie do końca ta granica jest tutaj domknięta. Czyli musimy to sobie niestety tak tutaj jeszcze wizualnie przejechać, zobaczyć, gdzież to ten odcinek mógłby nam brakować. Myślę, że to jest tutaj wszystko domknięte, ale gdzieś ten brakujący element musi wszak być. A nie, dobra, a jest jednak co innego. Dobra, musimy tutaj, zapomniałem, zmerdżować węzeł. Tak, to znaczy, żeby ten węzeł był dokładnie w tym samym miejscu. To jest ten właśnie element, o którym zapomniałem, sorki. Więc teraz tutaj musimy podpiąć też ten węzeł, o, dokładnie tutaj.
Czyli nowy istniejący, merge'ujemy, no i teraz powinno być już OK. Czyli dodaj tutaj wszystko to i następnie też to. Tak, jedziemy. To. 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 Okej. No, teraz widzimy, że jest już ładnie domknięte, czyli gra gitara. Okej. No to jeszcze co nam tutaj do tego nochowa brakuje, to. To tutaj ten węzeł, który teraz będzie robił za admin center. Natomiast te wszystkie będą miały rolę outer. No, no i teraz warto jeszcze tutaj dopisać. Mi się oczywiście nigdy nie chce tego pamiętać. Więc sobie wezmę z jakiegoś już istniejącego. Z jakiejś już tutaj istniejącej wsi. No niech to będzie wieś tutaj Kawcze. O ile dobrze pamiętam, to gdzieś tutaj było na wiki napisane, że w polskich warunkach dla wsi wykorzystujemy admin lever 8, czyli są to miasta i wsie. 9 dla dzielnic, 10 dla przysiłków i 11 dla osiedli, czyli będzie to tutaj level admin 8. No dobra, czyli sobie tutaj weźmy tutaj to wszystko. Robimy tak. Robimy pstryk. O, to jeszcze tylko. Nochowo. Bo to jest to. No dobra. No i zasadniczo mamy już tutaj te nochowo gotowe. Na pierwszy rzut oka nie było tak strasznie, jak się wydaje. No możemy tutaj jeszcze, co byłoby fajne, to załóżmy tutaj podpiąć to pod, podpiąć to generalnie pod gminę Śrem. O, dobra. Czyli teraz jak sobie weźmiemy tutaj gminę Śrem, to wartałoby tutaj jeszcze, żebym teraz to tutaj dobrze zaznaczył. Nochowo. Sam nie pamiętam do końca, jak to robiłem. A, weźmy sobie najpierw to nochowo, a później będziemy to podpinać pod gminę Śrem. No dobra, czyli zasadniczo takie, takie coś już jest, powiedzmy, że gotowe. No i ogólnie rzecz biorąc, możemy sobie tutaj zrobić to jako uzupełnienie granic miejscowości. No dobrze, sobie to myślimy. Co tu ja zawsze wpisuję jako geoport po prostu. No i widzimy, że sobie stworzyliśmy ładną tą granicę naszego tutaj Mochowa. Teraz możemy sobie tutaj tą gminę Śrem wyedytować. Czyli teraz. A, jednej rzeczy nie zrobiłem. Sorry, przepraszam. Widzicie, tutaj jeszcze to trzeba nazwę ściągnąć. Sorki. Więc robię teraz tak.
O, i powiedzmy, że zróbmy tutaj poprawki granic miejscowości. Dobra, ściągnąć taką brzydką jakąś tam nazwę. No i dobra, mamy tutaj zaznaczone to nasze nochowo. I mamy tutaj tą linę śrem. Możemy to sobie zrobić na sam koniec. I zrobić jako z rolą subarea. Tak, czyli jako kolejny, powiedzmy, poziom gminy śrem. No i teraz już trochę nie pamiętam nawet, jak to gmina śrem. Gdzieś tu pewnie jakiś ładny opis miałem. Gmina śrem, uzupełnienie granic miejscowości. W ten sposób. OK. No tu nie mamy pobranej całej tej, ale powiedzmy, że no akurat do tej operacji tego nie musimy zrobić, więc możemy sobie tutaj dać. Zignoruj. No i wysyłam. No i dobra. Czyli teraz mamy gminę śrem uzupełnioną o kolejną wieś, czyli o wieś Nochowo. Tak, która jest teraz tutaj. Dobra. Czy do tego etapu macie jakieś pytania? Ja mogę mieć szybkie pytanie. Rozumiem, że wy, edytorze IDE, czegoś takiego nie dokoną. Nie, w ID-ku nie ma takiej szansy. Nie? W ID-ku nie ma takiej szansy, dlatego że po pierwsze, no nie jesteśmy w stanie zaimportować do ID-ka żadnych, że tak powiem, warstw innych niż wystawiony gdzieś w WMS. Natomiast no, to nie jest wystawione jako WMS, więc tutaj jesteśmy siłą rzeczy skazani na JOSMA, nie? No z ID jest ten problem, że nie da się tam jakby wczytać danych za bardzo żadnych, takich no, zewnętrznych, tak, z jakiegoś pliku z danymi, tak jak w JOSM. W ID można by to jakby, powiedzmy, jakby było nawet gdzieś wystawione jako jakiś WMS, no to można by ręcznie wtedy próbować to odrysować, no ale to też byłoby ręczne odrysowywanie. Więc no byłoby to ręczne to, odrysowywanie to byłby problem. I no powiem szczerze, to byłby problem, bo no to jest strasznie nużące, nie? Ja mogę powiedzieć to z własnego doświadczenia, ponieważ swój, że tak powiem, powiat, w którym mieszkam kiedyś, dawno temu, jeszcze nie ogarniawszy tak JOSMA, że tak powiem, no nie chcę powiedzieć dobrze, bo nie czuję się tutaj jakoś, nie wiem, niesamowicie biegły, no ale coś tam powiedzmy, że wiem. Natomiast no na pewno w momencie, kiedy to było zdecydowanie dawniej, no to rysowałem to rzeczywiście z ręki, nie? Natomiast no jest to bardzo, bardzo nużące. I no właśnie, nie? I no i tak powiem, no zabiera bardzo dużo czasu, a w JOSMie to idzie po prostu raz, dwa. Aczkolwiek teraz właśnie jest, i tu bym chciał przejść, że tak powiem, do następnej części, że to nie zawsze jest takie, że tak powiem, raz, dwa. Tutaj wam akurat tak rozmyślnie, że tak powiem, pokazałem przykład, powiedzmy, że dosyć fajny w takim zakresie, że tutaj te granice są ok. Natomiast pierwszy raz bodaj, jak zabierałem się tutaj za śrem, to się okazało, że gdzieś tutaj w którymś momencie ta granica miasta gdzieś jakoś tam była źle wyrysowana lub być może w międzyczasie się, powiedzmy, że zmieniła, bo to się też zdarza. Miasta ogólnie rzecz biorąc mają te tendencje, że połykają wsie.
które leżą w ich satelitach. Więc te granice też się, że tak powiem, zmieniają, a czasami niestety są po prostu gdzieś z jakichś starych, bardzo mocno importów i jeszcze po prostu źle porysowane. No i wtedy się zaczynają trochę schody. Dlaczego się zaczynają schody? Dlatego, że granice administracyjne to jest w pewnego rodzaju domino, tak? One są, że tak powiem, wszystkie ze sobą połączone, no bo edytując jedną gminę, powiedzmy jakąś wieś, która jest na granicy tej gminy i jednocześnie drugiej gminy, no to edytując jedną granicę, siłą rzeczy edytuje też granicę sąsiedniej gminy. Tak? I tu się zaczyna robić takie domino, że jeśli przestawię jedną granicę, to przestawiam też drugą granicę. I teraz muszę sprawdzić, czy ta druga granica jest w porządku, bo być może tą jedną moją zmianą tą granicę jakoś zmieniłem. Dopasowując drugą granicę, będę musiał prawdopodobnie dopasować granice wszystkich naokoło i robi się to w tym momencie 6-7 granic. Więc to jest ten właśnie problem, gdzie na starych danych, gdzie trzeba skorygować ten przebieg, no robi nam się taka trochę piramida, nie? Czyli jedno ciągnie za sobą drugie i to, ja tak powiem, ciągnie za sobą jeszcze kolejne. No jeszcze syntaks jak mówił, się tak, że dochodzą te granice na przykład religijne, granice parafii, które też tam podobno no tak, czasami to jest, kolidują, to że jak się zmienia też jedno, to trzeba też drugie, czy coś. No to też fakt. Znaczy w ogóle generalnie ja uważam, że powiedzmy granice administracyjne i granice innego rodzaju, nie mówię tylko o parafiach, powiedzmy, czy tak i tego rodzaju, ale są też na przykład, nie wiem, nakładają się powiedzmy parki narodowe, tak? To uważam, że to jest bardzo niedobra praktyka, kiedy się nakłada różne rodzaje granic na siebie, tak? I przykleja się je do siebie, bo właśnie w momencie takim, kiedy się, powiedzmy, zmieni granica, powiedzmy, parku narodowego, co się też w Polsce czasami zdarza, tak? Ktoś edytując, przesuwając tą granicę, przesunie jednocześnie granicę administracyjną, bądź też granicę parafialną, tak? To, że na przykład miasto wchłonęło jakąś wieś i zmieni się granica siłą rzeczy tej wsi, bo już jej nie ma, tak? I tego miasta nie oznacza automatycznie, że zmieni się też nam na przykład przynależność do parafii, tak? No bo zakładam, że kościół, który jest na tej, w tej miejscowości, dalej tam pozostanie i to, że akurat teraz będzie to, że tak powiem, w granicy miasta, nie wpływa na to, że to jest dalej granica tej konkretnej parafii, a nie automatycznie jakiejś parafii, która funkcjonowała w mieście, tak? Także nie jestem, że tak powiem, fanem przyklejania różnych rodzajów granic do siebie, bo to właśnie w przypadku takich edycji później może być z tego no, niezły bajzel i trzeba to po prostu prostować. Jeszcze gorszą praktyką, którą niestety często się widzi, to jest praktyka taka, że nie wiem, czy tutaj akurat, ale pierwszy raz jak edytowałem, to oczywiście była taka sytuacja, że notorycznie do takich granic są poprzyklejane inne obiekty, tak? Czy to są drogi, czy to są land use'y, czasami to są też rzeki, tak? Bo mówi się, że no granica biegnie sobie, że tak powiem, rzeką, tak? No ale teraz rzeki na przykład są takie, kurcze, podłe twory, które na przykład potrafią sobie ten swój brzeg czasami zmienić, tak? Nie tylko, jakby to powiedzieć, wskutek działalności człowieka, ale czasami w ogóle nawet potrafią sobie, powiedzmy, zmienić swoje koryto, tak? Natomiast granica administracyjna, nawet jeśli określa się ją mianem, że ona przebiega po, powiedzmy, po jakiejś rzece, tak czy śmak jest i tak wyznaczona jak gdyby jako swoja własna linia, tak?
Więc to jest właśnie główny problem z edytowaniem takich mocno starych granic, że one po pierwsze mogą być już nieaktualne, więc trzeba je, że tak powiem, no po pierwsze zaktualizować, czyli zaczynając od poprawnej obróbki danych właśnie tych shapefile'ów, czyli trzeba je podzielić na te kawałeczki. Następnie trzeba je poodklejać od wszystkich obiektów, które nie są z tym związane, bo ja pierwszy raz jak wyedytowałem to, gdzieś przesunąłem tą granicę, że ten węzeł na przykład był tutaj i później mi się okazało, że droga mi przebiega tak o, tak? Ma taki trójkąt, no bo zmieniłem lokalizację tego węzła, on był ciągle częścią tej drogi i po prostu droga mi się wykrzywiła. Dlaczego? Bo jeśli edytuję takie granice, to po prostu wyciągam sobie tą kwerendą tylko i wyłącznie te granice, bo nie interesują mnie inne obiekty, bo jest ich po prostu w tym momencie za dużo. Poza tym chcąc pobrać jakiś bardzo duży obszar, tak, no to wiecie sami, że powiedzmy nie, gdybym teraz tutaj próbował to pobrać, to jeszcze no, to zgłosi mi żądanie, że jest po prostu za duży, tak? Więc siłą rzeczy sobie zawsze to edytuję, tylko wyciągając jakąś konkretną tutaj rodzaj jakiegoś obiektu. No i później się może niestety okazać, że on jest przyklejony gdzieś do jeszcze, nie wiem, kawałka jakiegoś lasu, jakiejś drogi. Tak, i w tym momencie, no i trzeba to po prostu później poprawiać, nie? Więc to jest niestety ten główny powód, do którego, co wracam na początku, była mowa, wspomniałem Andrzeja, naszego prezesa stowarzyszenia, że mówił właśnie, że to nie jest takie trywialne, że to nie jest takie hopsiub, że się po prostu to wrzuci. No i sobie importujcie i róbcie, no bo w tym momencie można naprawdę no sporo danych też popsuć. No a nie lubimy, jak ktoś psuje dane, a już w szczególności bardzo nie lubimy, jak psuje nasze dane, nie? To już tego już najbardziej nie lubimy, nie? To chyba nikt tego nie lubi. No, więc tak to, że tak powiem, wygląda. Jeśli byście gdzieś widzieli w twojej, że tak powiem, okolicy, że bardzo brakuje takich granic, mówię, taki przypadek właśnie, że mamy dwie sąsiadujące wsie i no nie mają tych granic na przykład wyrysowanych i geokodery po prostu wariują i do końca nie wiedzą, czy przyporządkować dany adres do jednej wioski, czy drugiej, to warto jest taką granicę sobie wprowadzić. I po prostu trochę tym geokoderom ulżyć. Jeśli jest kwestia taka, że do poprawy jest granica, no to jest to już troszeczkę więcej zabawy i trzeba to zrobić trochę ostrożnie, ale też jest oczywiście to do zrobienia. Jeśli powiedzmy, no nie wiem, nie widzicie jednak, że to jest ten rodzaj edycji, który was jara i że tak powiem, z którym macie przyjemność, ale powiedzmy, że widzicie gdzieś jakieś miejsce, które wartałoby w ten sposób zrobić, to zawsze możecie napisać po prostu na forum prośbę o wgranie takiej granicy. Ja w wolnej chwili postaram się coś takiego zrobić i postaram się tutaj pomóc. Takich miejsc wbrew pozorom jest trochę. I poznacie je na przykład po tym, że po pierwsze takie place'y właśnie są dosyć blisko siebie i żeby geokodery, czy głównie nominatim, tak, żeby nie wariował przy wyszukiwaniu adresów, to zobaczycie sobie, że do dróg są poprzypisywane tagi adres city. Tak? To wtedy będziecie widzieć, że to jest właśnie taki przypadek.
Nie wiem dlaczego, ale dość sporo jest na przykład na Pomorzu, czyli okolice Gdańska. Tam bywały takie miejsca, gdzie było naprawdę bardzo gęsto i te wsie były tak akurat geograficznie ułożone, że było ich bardzo sporo, blisko siebie i tam widziałem, że dosyć często właśnie ten stary taki, powiedzmy, że takie obejście, żeby trochę temu nominatywowi ułatwić, że były tam te adres city pododawane do ulic, to widziałem, że funkcjonowały. Przy czym to jest też tak, że ogólnie rzecz biorąc walidator Yosma będzie to wyrzucał jako błąd. No i jeśli ktoś posłucha się tego walidatora, no przeważnie się słuchamy, tak, bo po to on też jest, i usunie taki adres street, no to w tym momencie, a nie ma granic wyrysowanych relacją, no to się zaczyna generalnie troszeczkę bajza, nie? Bo w tym momencie te geokodery zaczynają wariować. No i ogólnie rzecz biorąc, no robi się problem, nie? W ogóle generalnie wszystkie takie, powiedzmy, place'y warto jest opakowywać właśnie relacjami z tego powodu, że jeśli nie ma konkretnie wyrysowanej granicy, to geokodery, tak jak już mówiłem, nie wiedzą dokładnie, do jakiego momentu, czy do którego miejsca sięga ten place, tak? Czy to będzie wieś, czy to będzie na przykład osiedle,